jak pan ocenia po tych dwóch meczach prawdziwej reprezentacji tych dwóch ligowej póki co tą kadrę na Wałki? Widzi pan szansę, że to może pójść w dobrą stronę? No tak, ja bym nie chciał oceniać tych meczów ligowych, które były. Czyli, przepraszam, zgadzać, bo wczoraj rozmawiałem z Janem Tomaszewskim. On absolutnie protestuje, żeby te ligowe mecze doliczały się jako występy w reprezentacji Polski. Kiedyś na to trzeba było strasznie zapracować, a teraz nic nie wypominając, gracz Dolcanu Ząbki gra w reprezentacji, pomimo tego, czy kiedyś będzie świetnym bramkarzem, ale jednak no, gdzie w pierwszej lidze, a z orzełkiem na piersi. Czytałem artykuł, gdzie byli wybitni reprezentanci, którzy nie są obecnie w klubie reprezentanta, ponieważ nie udało się im tyle meczów nagrać, a którzy zdobywali wielkie sukcesy. Jest taki pomysł, taki projekt, żeby ich dołączyć do tego. Ja jestem jak najbardziej za. Teraz jest dużo łatwiej o te mecze reprezentacyjne. Też chodzi taka anegdota, że niektórzy mają więcej meczów w reprezentacji niż w Ekstraklasie. Taka jest prawda, nie będę ukrywać. Myślę, że teraz troszeczkę łatwiej jest się dostać do tej reprezentacji niż kiedyś, już nawet nie mówię moje czasy, tylko jeszcze dużo wcześniejsze czasy. No myślę, że zarząd PZPN-u razem z prezesem Teres no, pewnie wymyślą coś takiego, żeby te mecze jednak albo zaprzestać tych meczów całkowicie, tych styczniowych, albo żeby to nie było pod szyldem pierwszej reprezentacji. Ale nie uważa pan, że absurdem jest, że trenerem roku zostaje trener, który stracił swoją pracę, został zwolniony z klubu? Mam tu na myśli Jana Urbana. Ale dlaczego absurd? To jest tak, że... No ktoś zostaje... Ja wiem, że ja nie neguję tego wyboru, tylko chodzi mi o to, że... No, wybór zwolnienia, tak? Głupia sprawa, no, trener zostaje zwolniony, ale miesiąc później zostaje jakby wybrany trenerem roku. Czyli co można w takim razie myśleć o... No wiadomo, trudno ocenić teraz duet nowych właścicieli, ich prawo, ich pieniądze, tak? Ale jednak jakby się pan odniósł i do zwolnienia Urbana, i do tego, że trener, który traci pracę, zostaje nagle też trenerem roku. No tak, powiem tak, trener Urban zasłużył sobie na ten sukces, bo zdobył Mistrzostwo Polski, zdobył Puchar Polski. Jakby nie patrzeć, zostawił Legię na pozycji lidera, czyli na naszym, tak powiem, podwórku krajowym, no Legia zdobyła wszystko, co jest możliwe w tym roku. Widocznie właściciele, nowi prezes, rozmawiali z tym Urbanem. Ich pewnie interesuje też nie tylko nasz krajowy, że tak powiem, biznes, czyli Ekstraklasa, tylko żeby awansowali do tej Ligi Europejskiej i tam odnosili kolejne sukcesy. Tu jest podobnie, można powiedzieć, jak z Bayernem w Bundeslidze. Tylko że Bayern odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. No Legii jeszcze tego brakuje. Legia teraz myślę, że no, na kolejne lata zdominuje naszą Ekstraklasę i jeżeli by nie zdobywała Mistrzostwa Polski, to będzie ich wielka porażka. Ja myślę, że kolejne lata to będzie jednak dominacja na naszym rynku krajowym. A prezesi widocznie doszli do takiego wniosku, że potrzeba czegoś więcej, żeby zaistnieć w Europie i dlatego zdecydowali się na taki krok, a nie. Chciałem na koniec zapytać o jednego z pana byłych trenerów, Czesława Michniewicza. On teraz nagłośniono, ma głośny zakład z Krzysztofem Stanowskim. Kto więcej zrzuci, jak pan obstawia, kto będzie lepszy w tym zakładzie? No, przyznam się, chyba Czesław Michniewicz ma więcej pracy. No, nie będzie miał lekko. Powiem szczerze, że śledzę to, bo akurat na Twitterze jest dość mocno to rozpropagowane. Ale fajna inicjatywa, cieszę się, przynajmniej będą mieli więcej zdrowia, tak? Sportowy tryb życia teraz, waga spadnie, tak, że będą się zdecydowanie lepiej czuli. A kto wygra? No powiem, dwóch rywali takich bardzo zawziętych. I myślę, że do końca będzie ta walka toczyła się, jeżeli miałbym starać, to jest tak właśnie 50 na 50. Trudno naprawdę ocenić. Dobrze, to chciałem jeszcze na koniec zadać pytanie, gdzie pan się widzi za 10 lat? Co by było pana zawodowo? Największe marzenie za 10 lat, Piotr Włodarczy. Za 10 lat? Wtedy bym miał 40 lat. Jeszcze przed 50. No selekcjoner to chyba zobaczymy, jaki będzie trend. No, no właśnie, zobaczymy. Znaczy no chciałbym pracować jako trener, nie ukrywam, w tej najwyższej klasie rozrywkowej, czyli w Ekstraklasie, osiągać sukcesy. Cieszyłbym się z tego naprawdę, gdyby mi się to udało. Dziękuję.